Zwykle regularnie o tej porze pojawiają się relacje z remontu większych ulic. Tu akurat była miejsce na Brukowym Świętej Teresy, ale ten remont jest już zakończony i wracamy także do mniejszych ulic. Ja już o niej kiedyś wspominałem. To jest ulica Kłosowa na odcinku od ulicy Glebowej aż tam daleko do Lechickiej. Uzyskała nową nawierzchnię z tych płyt. To są płyty takie dziurkowane, ale taki jest wymóg niestety ze względu na odwodnienie, bo tu nie ma kanalizacji odwadniającej, także musi ta woda być wchłaniana i dlatego są te płyty, ale jest też nowy chodnik na całej długości, są pewne prace porządkowe wykonane. Jeszcze jest trochę do wykonania, ale jak widać nie tylko duże ulice, ale także mniejsze modernizujemy i Kłosowa jest kolejnym przykładem takiej modernizacji. Oczywiście do dużych ulic będziemy też wracać, ale te na osiedlu, tu właśnie na Bałtach Zachodnich są też ważne i kolejne ulice też będziemy oczywiście remontować w kolejnych latach. Nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkich. W Łodzi jest 400 km dróg z nieutwardzoną nawierzchnią, ale Kłosowa pokazuje, że stopniowo te sprawy rozwiązujemy. Oczywiście tu ten rejon Kochanówki to jest rejonem, gdzie jest już kanalizacja taka sanitarna. To na pewno ułatwia tu budowę i od tych terenów będziemy, na takich terenach będziemy się przede wszystkim koncentrować, ale nie tylko, ale to już w jakichś kolejnych relacjach.